Hydromisja przedstawia. Sieci nie lubią śmieci. Opowiadania ekologiczne. Czyta Rafał Ostrowski. Kalina Nider, lat 16. Uczennica klasy 2 B, LO, 7 Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku. Jest już za późno. Możesz już iść do domu, stwierdził bez emocji Wronowski. Stefan Sokołowski skinął głową na znak podziękowania i ściągnął rękawiczki. Ostatni raz spojrzał na przepompownię, po czym skierował się w stronę szatni. Wronowski odprowadził go wzrokiem i wrócił do wcześniej czytanych dokumentów. Stefan nie śpieszył się z przebraniem w prywatne ubrania ani z powrotem do domu. Nie lubił się śpieszyć, czego jego żona nienawidziła równie mocno, co jego szef. To właśnie dlatego Sokołowski tak często zostawał w pracy po godzinach. Po prostu nie zdążał z wykonaniem wszystkich powierzonych mu zadań. Jego szef, Przemysław Wronowski, akceptował jednak jego dziwne poczucie czasu. Stefan był w końcu zdecydowanie najdokładniejszym ze wszystkich jego pracowników. Zadania wykonywał perfekcyjnie, nie popełniał błędów. Problemem była tylko ta jego nieterminowość. Postronny obserwator mógłby pomyśleć, że Stefan jest zafascynowany swoją pracą. Jednak wszyscy, którzy go dobrze znali, mieli świadomość, że jest dokładnie odwrotnie. Tu już nie chodziło nawet o nielubienie. Sokołowski po prostu jej nienawidził. Nigdy nie marzył o pracy w oczyszczalni ścieków. Miał inne, jak mu się zdawało, dużo ambitniejsze plany. Chciał być naukowcem, jak jego mama, a wcześniej dziadek. Jego marzenia zostały jednak brutalnie skonfrontowane z sytuacją na świecie. Musiał zapomnieć o dziecięcych marzeniach i znaleźć jakąkolwiek pracę. Tak właśnie Stefan Sokołowski, największa nadzieja polskiej nauki, zaczął pracę w oczyszczalni ścieków. Tata wrócił! Radosny głos Kamila rozniósł się po całym domu. Uroczy, 8-letni, zielonooki blondyn podbiegł do stojącego w drzwiach ojca. Anna, kończąca obiad w kuchni, zaśmiała się serdecznie, widząc, jak Kamil rzuca się na szyję Stefanowi. Pracownik oczyszczalni ścieków z uśmiechem na twarzy wziął syna na ręce. Kiedy razem weszli do kuchni, Sokołowski postawił syna na podłodze i przywitał się z żoną. Siadajcie, już prawie gotowe, powiedziała Anna. Pomożemy ci rozstawić talerze, odparł mężczyzna, podchodząc do szafy. Wyjął z niej niedoczyszczone talerze i sztućce. Patrząc na nie, jak za każdym razem, przypomniał sobie czasy swojego dzieciństwa. W jego domu niedomyte naczynia były najgorszą z możliwych zbrodni. W tamtych czasach nigdy nawet nie przyszłoby mu do głowy, że kiedyś nie będzie jadł ze śnieżnobiałych talerzy. Z pewnością mając wtedy tę wiedzę, bardziej doceniałby wysiłki swoich rodziców. Z pomocą syna rozłożył na stole naczynia i sztućce. Po niecałych 2 minutach obiad był gotowy i można było go sobie nakładać, z czego jako pierwszy skorzystał ochoczo Kamil. Stefan jak zawsze nałożył sobie ostatni. Chciał mieć pewność, że jego rodzinie nie zabraknie jedzenia. Jak było w pracy? Zapytała Anna. Jak zawsze, nic ciekawego, odparł bezemocjonalnie Sokołowski. Czuł świdrujące spojrzenie swojej żony, jakby czekała, aż doda do swojej wypowiedzi coś więcej. On nie zamierzał jednak już niczego dodawać. Pomiędzy domownikami nastąpiła cisza. Nie trwała ona długo. Tato, a ja mam pytanie? Kamil krzyknął, przerywając ciszę. Mama ma rację, nie kłóć się z nią, odpowiedział szybko Stefan. Nie o to chodzi, odparł zniecierpliwiony chłopiec. Dzisiaj mieliśmy lekcję z panem Orzechowskim i kazał nam w domu porozmawiać z rodzicami o ich pracy. Wiesz, gdzie pracuję. To co jeszcze chciałbyś wiedzieć? Pan Orzechowski kazał zapytać o to, czy wam się podoba i takie inne, no, wyjaśnił Kamil, bawiąc się widelcem. Anna przeniosła wzrok na męża, który zaciskał zęby, nie odzywając się ani słowem. Wiesz co, synku? Tata jest dzisiaj bardzo zmęczony. Daj mu odpocząć. Zapytasz innym razem, zaproponowała, głaszcząc synka po jego złotej główce. Nie podoba, oschle powiedział Stefan. To dlaczego tam pracujesz? Zapytał synek.
Bo nie mam wyjścia, odparł Sokołowski. A dlaczego nie masz wyjścia? Kamil dalej drążył temat. Kamil, krzyknęła w końcu Anna. Bo w dzisiejszych czasach to jedyna praca, która ma jakikolwiek sens, mruknął Stefan, wbijając wzrok w talerz. A dlaczego? Zaraz dostaniesz karę, Anna pogroziła synkowi palcem. Ale dlaczego? Co ja takiego robię, mamo? Rozłożył ręce Kamil. Jeśli przestaniesz wreszcie pytać, a dlaczego, to ci wyjaśnię, stwierdził sucho Sokołowski, odstawiając swój talerz na bok. Teraz to Anna zagryzła zęby, z trudem powstrzymując się od wypomnienia mężowi, jak napracowała się, przygotowując posiłek, którego on teraz nie je. Dobrze, to będę cichutko jak myszka, tylko przyniosę zeszyt. Ośmiolatek zeskoczył z krzesła i pobiegł w kierunku swojego pokoju. Stefan, uśmiechając się lekko, pokręcił głową. Też taki kiedyś byłem, pomyślał. Kamil wrócił po niecałej minucie. Cichutko jak myszka usiadł z powrotem do stołu. Położył na nim zeszyt, a zaraz obok ołówek. Anna oparła się łokciami na stole, głośno wzdychając. Chyba nikt nie miał dzisiaj ochoty na obiad. Tak więc, jak pewnie wiesz, w dzisiejszych czasach aż 90% pracujących w Europie ludzi zatrudnionych jest w różnego rodzaju oczyszczalniach. Ostrzegam, że jeśli zapytasz teraz, a dlaczego, to nigdy się nie dowiesz, dodał szybko Stefan, widząc, jak jego syn już otwiera usta, by zadać jakieś pytanie. Kamil skinął głową, wiedząc, że tata nie żartuje. Jest to spowodowane brakiem czystej wody. Wiesz przecież, ile trzeba teraz czyścić, filtrować i uzdatniać do użytku. Kiedyś woda była czystsza. Więcej oczyszczanie nie zajmowało tyle czasu i było jej dużo. Dużo więcej niż dzisiaj. Więc czemu już jej nie ma? Dopytywał Kamil. Sokołowski spojrzał na syna, chcąc upewnić się, że naprawdę interesuje go to, co ma do powiedzenia. Z reguły ludzie doceniają rzeczy dopiero, kiedy je stracą. Nie inaczej jest w tym przypadku. Nasi przodkowie po prostu nie rozumieli, jakie szkody wyrządzają swoim nieodpowiedzialnym zachowaniem. Zanieczyszczali i marnowali wodę przez wiele lat, w końcu doprowadzając ją do obecnego stanu. Myślę, że większość z nich po prostu nie rozumiała. W końcu jednak wszyscy musieli to zrobić, zrozumieć swój błąd. Drapał się po nosie, przenosząc wzrok na Annę. Ona od początku wiedziała, jak to wszystko się skończy. Kiedy byli jeszcze dziećmi, uprzedzała go, ale on się z niej tylko śmiał. Po latach, kiedy okazało się, że miała rację, nie było już nikomu do śmiechu. Pewnego dnia w Europie pojawił się problem. Woda była już tak zanieczyszczona, że zaczęło jej brakować. Naprawdę wielu ludzi zatruło się nią w tamtym czasie. I strasznie pochorowało. Duża część z nich niestety zmarła. W tym twoi dziadkowie. Teraz po raz kolejny zatrzymał się, wędrując wzrokiem po zawieszonych na ścianach zdjęciach. Zmarło tak wiele zwierząt. Roślinność też bardzo ucierpiała. Kwiaty obumarły, trawa przestała być zielona, drzewa zaczęły próchnieć. Pojawiła się masa problemów. Nie mieliśmy wyjścia, synu. Musieliśmy próbować ratować naszą planetę. Dlatego zatrudniłem się w tej oczyszczalni, żeby móc pomóc oraz zapewnić tobie i twojej mamie jakikolwiek byt. A kim chciałeś być, tatusiu? Naukowcem, jak twoja babcia i pradziadek. Mogłeś nim zostać. Może wymyśliłbyś jakiś sposób, żeby naprawić tę naszą wodę? To, co robimy teraz, to jedyny sposób, Kamilu. Jest już za późno na inne pomysły. Nie, jeśli wymyśliłbyś wehikuł czasu. Nie da się zrobić wehikułu czasu. Nieprawda. Oglądałem z mamą taki film, w którym taki pan... Właśnie. Oglądałeś film. W filmach wszystko jest możliwe, ale nie w prawdziwym życiu. Daję ci słowo. Nie da się cofnąć w czasie. To niemożliwe. Skąd wiesz? Próbowałeś kiedyś? Zapytał Kamil, zakładając ręce na piersi. Stefan przyłożył pięść do ust, milknąc na chwilę. Ja nie. Twoja babcia tak, powiedział w końcu.
ze stoickim spokojem przysunął do siebie talerz i w milczeniu wrócił do jedzenia. Ania posłała synowi karcące spojrzenie, ale tak jak oczekiwała, jedyne co otrzymała w zamian to rozłożenie rąk i mina niewiniątka. Westchnęła więc, sięgając po odłożony wcześniej widelec. Jej ręka zawisła w połowie drogi, kiedy usłyszała jakiś trzask. Zmarszczyła brwi, patrząc na męża, by upewnić się, że nie tylko ona to słyszała. Stefan skinął głową na znak, że się jej nie przesłyszało. Już otwierał usta, żeby powiedzieć, że to pewnie nic takiego, ale przerwał mu kolejny huk. Sokołowski poruszył się niespokojnie na krześle, wytężając słuch. Kolejny hałas. Piwnica. Cokolwiek spowodowało ten hałas, jest w piwnicy. Pójdę sprawdzić, powiedział wstając od stołu i zasuwając za sobą krzesło. Stefan Sokołowski nigdy się nie śpieszył. Nie inaczej było tym razem, kiedy powolnie skierował się w stronę schodów prowadzących do piwnicy. Schował dłonie do kieszeni swoich już mocno obdartych spodni i nucąc pod nosem swoją ulubioną piosenkę z dzieciństwa, zszedł na dół. Wcisnął znajdujący się na ścianie włącznik i odczekał kilka sekund na pojawienie się światła. Dopiero wtedy rozejrzał się po piwnicy i zlokalizował źródło hałasu. Stanął jak wryty, widząc kobietę stojącą obok stworzonej kiedyś przez jego mamę komory. Kobieta była przed 50, a jej włosy w niektórych miejscach zaczynały już siwieć. Dzięki rudym lokom, takim samym jak u Stefana, było to trudne do dostrzeżenia. Na nosie miała lekko przekrzywione czarne okulary, za którymi widoczne były zielone oczy. Tak zielone jak Kamila. Tak zielone jak moje, tak zielone jak... Mama? Wydusił Stefan. Czyli mi się udało, tak? Zaśmiała się pod nosem kobieta. Klepnęła ręką starą maszynę za sobą, po czym skupiła całą uwagę na swoim synu. Czyli mi się udało. Ale jak ty to... I w ogóle... Co to jest? Wskazał na machinę. To wehikuł czasu, który stworzyłam. Stworzyłaś wehikuł czasu? No chyba właśnie to powiedziałam. Nic nie rozumiem. Czego? Stworzyłam to, wskazała na stojącą z tyłu maszynę, żeby ludzkość miała jakąkolwiek szansę na wyjście z tego kryzysu. Udało ci się. Tak, wiem. Jestem genialna. Możemy o tym porozmawiać kiedy indziej, co? Teraz musimy ustalić szczegóły naszego planu. Naszego? No, bez ciebie nie dam rady. Potrzebuję cię. Właściwie rzecz biorąc, nie ja, tylko Europa w twoich czasach, ale zamieniam się w słuch, mamo, stwierdził Stefan, zakładając ręce na piersi. Chyba czas zmienić trochę bieg historii. Czytał Rafał Ostrowski. Dziękujemy za wysłuchanie audiobooka. Drogi słuchaczu, śpiesz się. 50 pierwszych osób, które prześle hasło Dlaczego sieci nie lubią śmieci na adres hydromisja@gifk.pl otrzyma bawełnianą torbę na zakupy. Czekamy na twoje zgłoszenie. Zespół Hydromisja. Opowiadania powstały w ramach 7. edycji konkursu Dlaczego sieci nie lubią śmieci, organizowanego przez spółkę GIFK w ramach międzynarodowej akcji Sprzątanie Świata. Korekta edytorska i redakcyjna Agnieszka Baj. Muzyka Empire Music School.